Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Emiliano Outdoor. Witam po dwutygodniowej przerwie. Teraz jestem w takim, można powiedzieć, środowisku leśnym. No i przychodzę do Was z nowym odcinkiem, z nową recenzją. W tym odcinku plecaczek V-Sporta. No wszyscy obeznani z takim tematem militarno-survivalowo-bushcraftowym na pewno kojarzą, przynajmniej kojarzą tę firmę. Plecaczek nazywa się Reindeer 55. No Reindeer to już jest troszkę starszy, chyba już kilkunastoletni model plecaka V-sportowskiego. Występuje właśnie w dwóch pojemnościach, no w tej mniejszej 55, no i w trochę większej 75. Ja mój plecaczek kupiłem no w promocji, można powiedzieć, zapłaciłem 50% ceny za nowy plecak z metką. No nie miałem za bardzo wyboru kamuflażu, dlatego no musiałem wziąć ten kamuflaż. To jest ten najjaśniejszy kamuflaż ATAX. On się nazywa bodajże ATAX AUX. To znaczy, no nie jest to taki kamuflaż typowo na taki sezon letni do lasu, no bo na tę okoliczność istnieje taki ATAX w wersji bardziej zielonej. No, aczkolwiek ten piaskowy, można powiedzieć, robiłem nim zdjęcia w lesie wśród zieleni. No, można powiedzieć, że jest to taki kamuflaż całoroczny. No, nie jest idealny do takiego zielonego środowiska leśnego, ale powiedzmy, że nie rzuca się bardzo w oczy przynajmniej. No i coś tam kamufluje. No ale może przestanę o samym kamuflażu. No, opowiem Wam o plecaku. Także użytkuję go, no myślę, że ile to będzie, no jakieś powiedzmy półtora roku, wiadomo, że nie codziennie, tylko na jakieś takie większe właśnie wypady, jedno-dwudniowe. Plecaczek ma pojemność 55 litrów z kominem, który można wydłużyć, zwiększając objętość plecaka do, no powiedzmy, 65 litrów, tak plus minus. Plecaczek jest wykonany z oryginalnej kordury i tutaj w tej wersji kamuflażowej to jest najprawdopodobniej kordura 1000D. Budowa plecaka. No mamy jedną taką komorę dużą z klapą zamykaną na klamry. No i po bokach mamy dwie małe kieszenie, również zamykane na klamry, z niewielkim kominem. Od dołu do kieszeni, do komory głównej mamy wejście przez dwustronny zamek na dole, no, który jest zabezpieczony klamrami. Od dołu też się znajdują troki pod montaż, czy to karimaty, czy śpiwora, czy jakiegoś koca może. Tutaj mamy klamry, które biegną do góry, no i zamykają, o tutaj źle zapiąłem, no i zamykają klapę. To znaczy, jaki jest tutaj minus tych pasów? Mianowicie tutaj mamy komórki MOLI, no i fajnie by było, gdyby te pasy tutaj były dopasowane do tych komórek MOLI i przechodziły przez komórki. No niestety tutaj producentowi się to nie udało, nie zrobił tego. Tak, jak wspomniałem, od dołu mamy wejście przez dwustronny zamek. W połowie wysokości, mniej więcej w połowie wysokości komory głównej znajduje się komin. Komin ze ściągaczem, dzięki któremu możemy przedzielić no, tą dużą komorę na dwie mniejsze komory, ale możemy go też rozłożyć
No i używać jako plecaka takiego, można powiedzieć, jednokomorowego. No w zależności od tego, co tam nosimy, w zależności od, no też od osobistych preferencji. Klapa jest zamykana na klamry. Pod klapą znajduje się komin zamykany na ściągacz. Tutaj mamy drugi ściągacz przy krawędzi tej kordury, no gdybyśmy komina nie używali. Teraz ten plecak jest załadowany, można powiedzieć, po brzegi na maksa. Przed wyjściem z domu go ważyłem, waży no, prawie 17 kg, czyli no, dosyć sporo. I wam powiem, że system nośny, który został tutaj zastosowany, no nawet przy takim obciążeniu jest bardzo komfortowy. Dzisiaj przeszedłem 2-3 km, no i daje radę. No. Wiadomo, że no, nie można porównywać systemu nośnego w takim plecaku militarnym, na przykład do tych nowoczesnych plecaków turystycznych, no bo to jest troszkę można powiedzieć inny standard. No, aczkolwiek tutaj w tym plecaczku ten system nośny jest, no można powiedzieć, komfortowy. Minusem plecaka jest, ja wam powiem, co jest minusem największym dla mnie, mianowicie to, że nie ma w środku, w komorze głównej kieszeni na bukłaczek, na bukłak, na wkład hydracyjny, no niestety. No jest to projekt sprzed kilkunastu lat, no może wtedy jeszcze nie było to tak, jeszcze nie był wtedy to standard. Ja bukłak zainstalowałem tutaj w tej bocznej kieszeni, ona ma tak pojemność, powiedzmy, no między 2 a 3 litry, to znaczy 3 litrowy bukłak no nie wchodzi do tej kieszeni, to znaczy wchodzi, ale dużo wystaje. No i ja zainstalowałem tutaj w tej bocznej kieszeni bukłak 1,5 litrowy, no i pasuje wyśmienicie, tylko że no tutaj trzeba trochę pokombinować z przełożeniem tej rurki, ale można ją zaczepić o szelkę. No od biedy można też no, włożyć ten 1,5 litrowy bukłak tutaj do klapy od spodu. No też się 1,5 litrowy bukłak zmieści. Na klapie mamy takie troczki. No można je wypiąć. No można tutaj przypiąć jakąś kurteczkę, jakąś, nie wiem, kocyk, cokolwiek. No ale można je też całkowicie zdeinstalować. W klapie znajdują się dwie kieszenie zamykane na jedne strony zamek, jedna tutaj od góry na takie drobiazgi, no a druga, jak wspomniałem, od spodu. Kieszeń boczna. Kieszeń boczna wygląda tak. Tutaj mamy jeszcze troki zaciskowe z gumkami. No i kieszeń otwiera się na... Też ma taki mały komin, kilkucentymetrowy. No i zamyka się dodatkowo na klapkę. Teraz przejdę może do pleców, jak plecy wyglądają. Tutaj mamy ten system, to znaczy no, nie jest to chyba system opatentowany, bo jest to system, który występuje przynajmniej podobny no, w wielu innych plecakach. No ale V-Sport ten swój system nazywa Fast Plus. Fast Plus, to znaczy tak, tutaj mamy taką wyściółkę z gąbki na plecach, taką poduszeczkę, którą możemy regulować w zależności od naszego wzrostu, tutaj to zaciągamy tutaj. Szelki są wyściełane od spodu siateczką również, tak samo jak pas biodrowy, który jest no, odpinany, no ale nie ma potrzeby go chyba odpinać. Tutaj mamy taki uchwyt, rączkę, no dosyć solidną, mocną, to jest wszystko fajnie przyszyte. I tutaj są takie dwie szyny, nie wiem czy one są metalowe, chyba tak, jakieś aluminium to jest, no też je można wyjąć. Co jeszcze, no ten komin, można regulować jego wysokość, no, znaczy klapę można regulować wysokość klapy. No gdybyśmy mieli podniesiony komin, to unosimy tą klapę do góry, wtedy zyskujemy dodatkowe miejsce.
Jaki jest minus tej klapy? Że jeżeli komin nie jest podniesiony, nie jest wypchany, a klapa jest, kieszenie klapy są czymś obciążone, no to klapa tak trochę ciąży jakby do tyłu. No wiadomo, że tam też nie wiadomo ilu kilogramów do niej nie załadujemy, bo też nie jest taka duża. No ale tak wizualnie może nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. No natomiast jeżeli komin jest podniesiony, no to wtedy ładnie naciągamy tutaj tą klapę na cały komin i wtedy wszystko wygląda bardzo fajnie. Tutaj jeszcze z boku pod tymi kieszonkami mamy takie mniejsze kieszenie, no do nich wejdą jakieś takie, można powiedzieć, drobiazgi, ale da się też wcisnąć litrową butelkę Nalgene albo na przykład manierkę amerykańską, tak, albo coś podobnego, w taką właśnie spłaszczoną manierkę typu US. Niektórzy mówią też, że na przykład minusem tych bocznych kieszeni jest to, że no nie ma tutaj na całej wysokości tych kieszeni bocznych systemu MOLI. Jest tylko jeden pas u góry, jeden pas na dole. No i po bokach montujemy te kieszenie, no takie cztery zatrzaski plastikowe po bokach. To znaczy te zatrzaski, no jakby się, gdyby się zepsuły, no z pewnością można gdzieś dokupić, wymienić, także to nie jest problem. No niektórzy właśnie narzekają na to, że no nie ma tego systemu MOLI po bokach. No nie wiem, czy on jest taki koniecznie potrzebny, no na pewno rezygnacja z tych kilku taśm tam w jakiś sposób no też zmniejsza wagę plecaka. Możemy tutaj pod tą kieszeń wsadzić rękę od góry, od dołu, od boku. Także gdybyśmy na przykład nosili jakiś statyw albo jakieś, nie wiem, może kijki trekkingowe, to możemy je tutaj przepchnąć pod tą kieszenią i wsadzić je dodatkowo w tę małą kieszeń, która jest też, jak wspomniałem, chyba zamykana na gumkę. Teraz tak, takie pytanie na koniec. Czy ja ten plecak polecam, czy go nie polecam? To znaczy, ja go kupiłem, tak jak mówię, no, nówkę z metką za pół ceny, także no, grzechem by było nie kupić, ale teraz te plecaki V-sportowskie, no wszystkie mocno podrożały, no bo wiadomo, że mamy inflację, która jest spowodowana no, różnymi czynnikami. Nie będziemy teraz się tutaj na tym rozwodzić. A wersje kamuflażowe w V-sporcie dodatkowo są droższe. Także no nie wiem, czy ja bym kupił po regularnej cenie akurat Reindeera. Wydaje mi się, że na przykład wolałbym tam dołożyć, powiedzmy, jakąś stówkę czy coś koło tego i no, kupić coś nowocześniejszego typu Crafter na przykład. Craftera jeszcze w rękach nie miałem, no ale jest to zdecydowanie nowocześniejsza konstrukcja. No ale plecaczek jest bardzo fajny. Jest fajny, aczkolwiek no w podobnej cenie można już znaleźć coś projektowo troszkę lepszego. Bo jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to wiadomo, V-Sport, klasa, polska marka, no która jest, jeżeli chodzi o jakość wykonania, porównywalna do no, wielu marek, znanych marek światowych, które produkują no, plecaki, można powiedzieć, o podobnym zastosowaniu. No i co na koniec? No na koniec chciałem Wam podziękować, że wysłuchaliście mnie, że dobrnęliśmy razem do końca. Ja zaraz będę się tutaj rozbijał, sobie tarpa rozbiję, kawkę sobie zaparzę. Chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego. No wakacje już powoli się kończą. Warto gdzieś czasami wyskoczyć, wybrać się, podumać nad sensem własnej egzystencji i nad sensem świata, prawda? Jeśli mogę prosić, jeśli chcecie oczywiście, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco.
jeśli przybędzie kilku subskrybentów, za jakiś czas pojawią się kolejne odcinki. Dzięki, cześć.